Zgłaszanie. Pierwszy pan przewodniczący, pan poseł Leszek Galemba. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam pytanie do pani doktor właśnie o tym przykładzie, bo rolników oczywiście interesuje plon, ale również przy bezorkowej zużycie o ile większe, czy może pani odpowiedzieć, o ile większe, czy ile razy trzeba zużyć więcej środków ochrony roślin. A co idzie za tym? Dzisiaj mamy przecież kierunek, gdzie musimy odchodzić, zmniejszać zużycie środków ochrony roślin. I dlatego jak ta przyszłość będzie wyglądać? Bo każdy z nas wie, że musimy chwasty zlikwidować. W związku z tym jest to naprawdę wielki problem, a przy orkowej po prostu robimy porządek z chwastami i siejemy w czystą glebę. No też niezależnie, czy to będzie system bezorkowy, czy uprawa tradycyjna, i tu musimy zastosować herbicydy, prawda? Więc jakby tutaj to ciężko mi odpowiedzieć tak dokładnie, ale myślę, że nie są to aż tak duże różnice, które mogłyby decydować o tym, że miałby być, wybór miałby paść na uprawę płużą, chociaż szczerze mówiąc te nasze wyniki z tego roku pokazują, że no, na razie ten system płużny rzeczywiście lepiej wypada w tych badaniach, ale myślę, że to kwestia prac i doboru dobrze też tych substancji aktywnych i doboru środków. No i tutaj myślę, że soja sama w sobie jest gatunkiem bardzo dobrze wpływającym na glebę, więc już to przemawia za jej uprawą, a czy to będzie system płużny, czy uprawa uproszczona, to już jakby jest element, tylko jeden z wielu elementów agrotechniki, podobnie z doborem środków. Jeśli dobierzemy na pewno dobrze, skutecznie środki ochrony, no to nie będzie to dużo większy nakład, na pewno, tak myślę. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz